co dalej? Odpoczynek, relaks przede wszystkim. Dziękuję żonie, że miała tyle cierpliwości, wytrzymała ze mną, wytrzymała z fanatykiem marki, bo chyba reszta żon potrafi to zrozumieć, jak ciężko pracujemy na tą markę. Co było kluczowe w ostatnim meczu? Co było kluczowe? Przygotowanie motoryczne, wydaje mi się. Troszeczkę też oczywiście szczęścia. Duża rola tutaj Grzesia Wita była, uważam, że przygotował chłopaków bardzo dobrze. Była dobra współpraca od początku sezonu. Chłopakom powtarzałem, jeżeli chcemy osiągnąć sukces, to musimy już w sierpniu, jak przyjmowaliśmy drużynę, zacząć myśleć. Nie na ostatnią chwilę, że w ostatnim tygodniu zaczniemy ciężko pracować. Oczywiście zasługa tutaj trenerów, którzy przygotowali pod względem technicznym. Tomasz Wroński z rocznikiem 93. Tutaj dobra robota Stowarzyszenia Inicjatywy Arki. Krzysiu Jańczak, który pracował przez dłuższy okres z 94. rocznikiem. To oczywiście także ich sukces w dużej mierze. Ja tylko, można powiedzieć, kropkę nad i z chłopakami postawiłem. No, Darek Formala, bardzo dobry zawodnik. Troszeczkę obawiałem się o jego te kolano, dlatego wcześniej go nie brałem. Uważałem, że zdrowie jego najważniejsze jest. Palił się do grania. Lekarz zdecydował, że jest zdrowy. No i cieszę się, że tutaj, że pomógł nam. Bardzo dużo nam pomógł. Wszyscy zawodnicy z każdej drużyny już mocno zmęczeni. Praktycznie ciężka liga, wyczerpujące baraże. I tutaj było duże znaczenie, kto wytrzyma przy takiej pogodzie, gorąco, parno, jak to fizycznie wytrzyma. Oczywiście szczęścia tutaj troszkę trzeba. Dobrze się nam ułożył ten wynik. Na początku spotkania wiedzieliśmy, że Pogoń ruszy. Także szczęście nam sprzyjało, widocznie wola boska.